Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej szwedzkiej przygody. Ty jest minus tylko 3? Nie wierzę. Partnerem dojazdu jest sklep opon.com. Jedziemy na oponach w Rechstein. W tym odcinku pokażę wam różne bardzo ciekawe, niektóre bardziej, inne mniej zabawne historie, które nie zmieściły się w poprzednich odcinkach. Myślę, że będziecie się dobrze bawić, bo my bawiliśmy się uprzednio. Zapraszam. Dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy na promie. Płyniemy do Szwecji. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Buja niemiłosiernie, ale nie pożygałem się. Czyli jest jakiś sukces? Tum, 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 tum. Z buta. Ty, ale patrz, jak tak spojrzysz, to wygląda trochę jakbyś wyglądał z wewnątrz pralki. Na zewnątrz. Wow! Tak, faktycznie, tylny nogę. Tak. Ale idzie. Ale widok. Piękny widok. Mamy dzisiaj niewątpliwą okazję zwiedzić maszynownię tego wielkiego promu, którym płyniemy i w ogóle zobaczyć, jak to wszystko wygląda tam od spodu. Co wy się tak gibiecie? A jest podobno mała fala. Więc idziemy zobaczyć. W skrócie wam powiem. 4 silniki, każdy po 10 cylindrów, rzędowe, diesla, generują łączną moc 30 tysięcy koni mechanicznych. Muszę to zobaczyć na żywo. Schodzimy na dół do maszynowni. Czy Rechstein to specjalista w projektowaniu opon zimowych do sportowych samochodów? Moim zdaniem tak. I teraz wam udowodnię dlaczego. Już w latach 2005-2006 jako pierwszy na świecie pokazał oponę zimową, na której mogliśmy się rozpędzić nawet do 270 km na godzinę. Ten produkt cały czas rozwijał, tak by w 2013 roku pokazać światu model Wintrac Extreme S, na którym mogliśmy bezpiecznie poruszać się już 300 km na godzinę. Więc jeśli szukacie opon zimowych do waszego sportowego samochodu, myślę, że w Rechstein będzie to świetna propozycja. Także wbijajcie, korzystajcie z kodu STRADALE i wracamy do dzisiejszego odcinka. Mamy 4 silniki główne, każdy ma po 10 cylindrów. W sumie mamy około 30 tysięcy koni, co wydawałoby się dużo, aczkolwiek nam aż tyle mocy nie potrzeba, bo my płyniemy z szybkością, teraz widzimy około 17 węzłów. Ograniczamy moc do 85%, to jest taka najbardziej efektywna nastawa, bo wtedy spalamy na jednego konia jakby najmniej paliwa i najbardziej efektywnie pracuje napęd, nie? Także każdy wie, o co chodzi, no tak, prawda? Na każde 2 cylindry jest jeden taki akumulator ciśnienia, nie? Są 4 pompy wysokociśnieniowe napędzane wałkiem rozrządu. Na każdej krzywce są 3 garby, żeby ta pompa wykonała w czasie jednego obrotu wałka rozrządu 3 cykle, żeby to ciśnienie w railu utrzymać. Statek na jedną podróż zużywa około 30 ton paliwa, bo my spalamy 850 kg na godzinę, tak średnio, na jeden silnik. Czyli na jedną podróż, tam i z powrotem, 60 ton wychodzi. Czyli 2 cysterny pełne wypalamy na jedno kółko. A olej się wymienia, czy po prostu cały czas nie, się wymienia? Nie, nie, nie. Właśnie, pytanie konkretne. Jak mamy 7 ton na jeden silnik oleju smarnego, wymiana takiej... No tak. Wymiana oleju byłaby dość kosztowna. Ale ten, słuchajcie, fajni ludzie. Nie spytaliśmy się, czy na Ukraińcie są polskie. Pan pasjonat. No właśnie, to hamuje. Dopłynęliśmy do portu, pakujemy się w auta i wyjeżdżamy. O, jest Passat. Nie, nie.
Duża plama pod Passatem? Ja już... Nic, zero. Tomcik, to wiesz co, to wyleciał. Rozmawiam właśnie z Julką. Dostałem teraz od klepa.com czapkę 4L. Nie, nie. Nic z lokowania. Młody z tego sklepu bardzo okej. No, naprawdę nie ma na razie komu przy... Łączność sprawdzam, wszyscy jesteście. Witara, trafik, Passat. Passat jest. Witara, zgłasza się. Kontrolen, jak ci się jedzie Yarisem? Zajebiście... A, już? No. Zajebiście mi się jedzie Yarisem, a co? Coś tam dymi z tyłu? Nie no, nie wiem, czy już uszczelki nie wydmuchało, nie? Bo tak coś płynem daje strasznie za tobą. Ja mu zaraz pogazuję tego Yarisa. Zobacz, ile radochy, ty wiesz, jak ile szczęścia? Zobacz. Jezu, jakie to fajne. Ty. Ja. Co on jeb... Ty. Ja. To jest w ogóle jakiś hardcore, gościu na motorze jedzie. Ale on kurwa na kolcu jechał, nie słyszeliście, jaki hałas był? Czad. My jedziemy sobie 90-100, to on ze 120 leciał. Co jest? Co się stało? W prawym kole dwie były niedokręcone, a jedna o. Kurde, urwana? Urwana. Co ty pier... No, wypadła. Ładnie, i to nie my zmienialiśmy koła. No co zrobić, kurde, życie, ale właśnie jak jechaliśmy, to usłyszałem takie tu. Ciekawe, czy teraz będzie. Przód sprawdzamy? No sprawdźcie. Ja bym sprawdził, powiem. Od razu sprawdźcie. Jest okej. Okay. Słuchajcie, tak jedziemy 80 na godzinę autostradą i cały czas się nudzimy. No i wpadliśmy na pewien pomysł. Podoba się? Bo nam się podoba. Jak dzieci. Jak dzieci. Jedziemy na oponach w Redstein. Jest tutaj z nami Dawid ze sklepopon.com i nam zaraz coś Dzień więcej dobry, witam. O nich opowie. Jest trochę zimno, ale damy radę. Róbmy to szybko. Dobra, no to tak, będzie telegraficzny skrót. U Roberta, Robert, że tak powiem, przyjął wyzwanie i jedzie na oponach całorocznych do Szwecji. No i tutaj mamy model Quatrac Pro. Jak twoje wrażenia, Robercie? No na razie okej, bo nie widać śniegu. W sumie więcej śniegu było w Polsce po drodze do Gdańska. No, to się zgadza. I na tych odcinkach ze śniegiem, no było okej po prostu. No ciężko mi na razie cokolwiek powiedzieć, ale na pewno jest cicha i jest taka komfortowa, wygodna. Nie denerwuje mnie w każdym razie na razie. Ogólnie to jest, że tak powiem, gatunek na wymarciu, tak to można nazwać, bo to jest asymetryczna opona całoroczna. Wszystkie teraz opony całoroczne są kierunkowe, no a asymetryk jednak powoduje, że większa jest stabilność tego samochodu przy wyższych prędkościach, a ty generalnie w Redsteina możesz kojarzyć chociażby z G-Class. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że na przykład na Brabusie jest Redstein. Dlatego, że właśnie indeks prędkości. Tak, oni też współpracują ze sobą i na przykład Brabus wyszedł z prośbą do Redsteina, żeby stworzyli im zimówkę, która pozwoli się w tych 23 calach rozpędzać do 300 na godzinę taką G-klasą. No i jakby ta współpraca spowodowała to, że no na Yarisie, gdzie mamy właśnie ten model Wintrack Pro, na nim, jeśli ktoś ma taką fantazję i ma gdzie, no do 300 na godzinę może się rozpędzić, bo ta opona no, tak, pozwala. Szczególnie polecam G-klasą się rozpędzać do takich prędkości. I tu mamy pełną zimówkę. Tak, to jest pełna zima i generalnie jeśli chodzi o opony zimowe w Redsteina, sam jeździłem na swoim prywatnym samochodzie i jak ktoś ma takiego hot hatcha i szuka opony, która na jakiejś chlapie pozwoli mu jeździć z większymi prędkościami, trochę czuć co się dzieje i też czerpać tej sportowej jazdy, naprawdę polecam, bo dają radę. A dla mnie najdziwniejsze jest to, że dobra, zimówka, mamy lamelki wszędzie, a patrzcie jak to wygląda na tej całorocznej, to jest
dziwne, bo tu mamy jakby pół opony letniej, pół zimowej. Tu są lamelki, a tu nie ma. Tu oczywiście też mamy nacięcia, ale to są zwykłe proste, które znamy z opon letnich. One mają odprowadzać wodę. Tutaj są zimowe, tak zwane lamele 3D. One mają pochłaniać jak najwięcej śniegu, tak żeby się wgryzać i generować przyczepność. No i w tej części wiadomo, jesteś w zakręcie, to liczy się dla ciebie stabilność i prowadzenie, więc tutaj ta część opony pracuje nad tym. A w chwili, gdy już będziesz jechał na śniegu, no to ta wewnętrzna część będzie pozwalać generować ci trakcję. Nieźle. Dobra, to jedziemy dalej na północ szukać śniegu. Sprawdzić, jak to działa. To jest opuszczony hotel? Tak. To pierwszy postój. Jesteśmy jakieś 200 km na północ już nad Sztokholmem. Zatrzymaliśmy się w dosyć ciekawym miejscu, nietypowym jak na Szwecję, bo wygląda jakbyśmy byli w Chinach. Wybudował to jakiś Chińczyk, kosztowało to 400 milionów koron. Później on zbankrutował, sprzedał to. W każdym razie jest to miejsce opuszczone, ale podobno pokoje hotelowe są wykończone i tak dalej, ale nie można tu nawet wejść. Dziwna sprawa. W każdym razie jest tak zimno, że ja wsiadam, jedziemy dalej. Dzisiaj dojeżdżamy już w góry szwedzkie, bo czeka na nas całkiem niezła przygoda w tych górach. Przyjechaliśmy do miasteczka ze skuterami śnieżnymi i dzisiaj zacznie się fajna zabawa. Pojeździmy sobie, zobaczymy, jak to będzie. Tak naprawdę to będzie mój pierwszy raz, nigdy nie jeździłem na skuterze śnieżnym. Minus 12, to więc pogoda jest zajebista na taką zabawę. Ciekawe, co Wąski teraz robi. Jutro zobaczymy na kamerę. Rzeźwieje pewnie. Dużo gazu, sprzęgło od razu. Tak jest, podstawa. No i co, były Maveriki, teraz są skuterki, lecimy. Powiem ci, nie wiedziałem, że to tyle frajdy. Ale pierwszy raz jak wsiadę, mówię nie. Niebezpiecznie. A tam się, bo się ktoś f***olił. No idę na fest. Co ty gadasz? Drzewo między płotami. No zajebiście jest. No to. Ty, a jak on to w to drzewo wjechał? Nie wiem, musiał się. Ty, ale jazda. Super, co? No zajebiście. Jak wpadliśmy do lasu, to Szymon kurwa. Uważaj na drzewo, uważaj na drzewo. Bo ja się boję tych drzew! Zwolnij, proszę cię, jak chcę wleżeć, proszę! Ja wysiadam. It was the biggest jump I ever seen. Jak to Marice pokażę ci policję. O kurwa! Słuchajcie, wróciliśmy cali i zdrowi, w zasadzie cali i w zasadzie zdrowi, zdrowi, nie? Jest okej, tak. Także dzień bardzo udany. Idziemy się przebrać, jedziemy na obiadek i później jedziemy w stronę północy. Cały czas w stronę północy. Kolejny dzień spędzimy w miejscowości Umea, gdzie przyjechaliśmy na rajd Szwecji. No i spędzimy tutaj dwie doby w budynku takim, w którym było więzienie. No powiem wam, że klimat jest. Lud! Wiem, jechałem
po nim dzisiaj. Patera, patera. Patera. Proszę, w której celi jesteś? Montele numer 13. Aha, no proszę. Na szczęście jest wizjer zaklejony, więc... Żeby nie podglądać. Tak. O, a tu jest więzień, który pracuje już nad materiałami. Proszę bardzo, Przemek. A my z Norwasem mamy taki pokój. Siema, mordo. Dzień dobry. Po której stronie śpisz? No od drzwi. Od drzwi, tak? Żeby szybciej uciekać. Tak. Wracamy do miasteczka, pokazać wam, jaki fajny klimat panuje tutaj już w tej północnej części Szwecji. Miasteczko nazywa się Wilhelmina i też pokażę wam, jakie ciekawe pojazdy można tu spotkać na drodze i parę lokalnych, fajnych tematów. Wow, jaka Scania! O, w mordę jeża. Kamperek. Expedition Truck. Szwedzka produkcja, ale przepiękna. Jadę teraz na tym długim szwedzkim kolcu i powiem wam, że jazda po takiej drodze asfaltowej to jest wyzwanie. Tutaj mamy sporo jeszcze śniegu i lodu, to jako taką kontrolę mam. Natomiast jak zaraz wyjadę na taki bardziej suchy asfalt, to jest mniej więcej jak na oponie letniej na czystym lodzie. Zero kontroli, auto pływa, tańczy i jest naprawdę niewesoło. Większość tych samochodów, które tutaj jeżdżą bądź są zaparkowane, to jeżdżą na kolcu, oczywiście na tym króciutkim, na tych pineskach, takim dopuszczonym do ruchu drogowego tu w Skandynawii. To jest jakby normalka tutaj. Zobaczcie, takie zwykłe, klasyczne, dotłuczone szwedzkie Volvo. Z przodu oczywiście elektrownia, zaraz wam pokażę. I opona bardzo popularna tu w Skandynawii, czyli właśnie z tymi króciutkimi kolcami, które tutaj już są w kiepskim stanie. No, trochę zużyty temat, bo jeden halogen potłuczony, a tu już mamy na LEDach nawet to. No ale to ułatwia jazdę w nocy, szczególnie jeśli musimy uważać na renifery, które tutaj naprawdę często wybiegają na drogi i są też znaki ostrzegawcze. W miasteczku powstaje taka budowla z lodu. Przywożą ten lód w takich właśnie kostkach i wybudowali coś takiego, zaraz tam zajrzymy. Niezła chata. I nawet całkiem ciepło tu w środku. Dach jest co prawda z folii, ale fajnie to wygląda. Pierwszy raz jestem w takim budynku z lodu. Zwykła Megana Classic. Oczywiście zwracają uwagę wielkie reflektory, ale jeszcze większą uwagę zwraca kierowca. Proszę bardzo. Oj, to jest najczęstszy widok tutaj na drodze na co dzień. Jedzie sobie samochód z przyczepą i na niej skuter śnieżny. Jedziemy się zatankować, bo Jaris znowu przepalił kolejny zbiornik paliwa na torze. 98 kosztuje 21,22 szwedzkiej korony za litr. To jest dokładnie 9 zł za litr. 8,98. Ale jakbym chciał zatankować Passata, to mamy wtedy 9 zł 88 groszy, czyli dycha za litr ropy do Passata. Jeszcze pokażę wam pokrótce, jaki tutaj system zastosowaliśmy do nocnego upalania na jeziorze. Część bagażnika na przyssawki, taki, który jest wielofunkcyjny na rowery, narty i tak dalej. Zamontowaliśmy LED-bara i dwa takie boczne halogeny. Wszystko ładnie podłączone. Mamy przycisk tutaj na desce rozdzielczej, bezinwazyjnie. Już wam pokazuję, jak to świeci, bo świeci naprawdę nieźle. A po co są te boczne? No po to, że właśnie jak jedziemy bokiem w nocy po jeziorze, to bardziej patrzymy przez boczną szybę, a nie czołową i musimy widzieć, jak nam to oświetla drogę przed nami, czyli bardziej na boki niż na przód jest istotne oświetlenie. Oprócz tego, że Yaris wygląda zjawiskowo z tym, to jeszcze naprawdę to spełnia swoją funkcję. A tutaj na stacji benzynowej jest taka mała szopka, budka i zobaczcie, najpotrzebniejsze rzeczy dla Szweda na co dzień, czyli drewno opałowe, węgiel, akcesoria do odśnieżania, łopaty wszelkiej maści, jakieś szerokie odśnieżacze. To jest bardzo popularne, takie sanki, które służą tak naprawdę jako taki trochę balkonik, jak chodzimy po śliskim, żeby się nie przewrócić, ale oni na tym też wożą
i dzieci, i zakupy, i psy, i wszystko. To jest takie wielofunkcyjne urządzenie, z którego widzę większość Szwedów, nawet młodych, tutaj korzysta. Let's hear it for the world champion from 2019. Czas wracać do Polski. Przez 10 dni przejechaliśmy po zaśnieżonej Szwecji ponad 1500 km. I potwierdziło się to, co wszyscy wiedzieliśmy, że nie potrzeba superkarów i rekordowych osiągów, żeby przeżyć prawdziwe i głębokie motoryzacyjne emocje. Że najlepszym autem w garażu niekoniecznie jest to najdroższe i najnowsze. Podczas tej wyprawy Passat jeździł zderzak w zderzak z autami dużo lżejszymi i mocniejszymi od niego. Był niezawodny, dawał ogromną frajdę i zdawał egzamin w każdych warunkach. To była niezapomniana przygoda. Aha, no i mieliśmy farta. Mimo tylko 7% szans na zorzę polarną, oczywiście ją spotkaliśmy i wcale nie musieliśmy jej długo szukać.